Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 119 odcinek Zarychty na Solo. Jak co środa jest z nami stały gość Mariusz Bazer. Cześć Mariusz. Witaj Piotr, witam wszystkich. No i jak co tydzień też w środę będziemy przyznawać nasze topy i flopy tygodnia. Mamy za sobą już 2 tygodnie sezonu NBA. Dzieje się coraz więcej dobrych i złych rzeczy, chociażby o tych drugich będziemy mówili dzisiaj w perspektywie dopingowiczów w NBA, bo i tacy się trafiają. Ale może zacznijmy od tych rzeczy dobrych, a dzisiaj tak dobry nastrój mam na początek podcastu, więc zacznijmy od rzeczy dobrych. Więc Mariusz, jakiego masz pierwszego topa w tym tygodniu? Słuchajcie, dla mnie bez dwóch zdań, ponieważ to już nie jest tylko jakiś przypadek, to już nie jest jeden mecz, tylko to jest tak naprawdę sytuacja taka, że gdyby 2 punkty więcej, to dzisiaj ten zespół miałby 7 zwycięstw, 0 porażek, byłby na szczycie zachodu, a tym bardziej takie śmieszne zdanie z wczoraj, które napisałem, mamy dosłownie wschód słońca na zachodzie, co może brzmi naprawdę zabawnie, ale to się dzieje. Z takiego pośmiewiska, jakim byli Phoenix Suns, to już nie jest tylko druga połowa przeciwko Clippers na poziomie 75 punktów, dzięki czemu taki zimny prysznic dla ekipy Doka Riversa, ale to już są naprawdę, to już jest naprawdę drużyna, która, mówię, gdyby nie jeden punkt przeciwko Lillardowi i nie dogrywka w Denver przeciwko Jokicowi, to dzisiaj mieliby wynik 7-0. Jeden z największych talentów polskiej koszykówki, złoty dzieciak pewnej ery Barcelony, Ricky Rubio, poszedł do Phoenix i tak naprawdę stał się z dnia na dzień zbawicielem razem z trenerem Monty Williamsonem. Sytuacji Phoenix pokazuje, jak wartościowszym zawodnikiem potrafi być Devin Booker, kiedy nie musi aż tak długo przytrzymywać piłki i po prostu mimo braku zawieszonego Aitona, ja jestem po prostu naprawdę w ogromnym szoku pozytywnym, naprawdę się cieszę z tego powodu, że po tylu latach w końcu kibice Phoenix, których jest naprawdę sporo w naszym kraju, dodatkowo mają już nie tylko dzień, kwartę czy nawet jedną połowę radości, tylko to już jest od początku sezonu. No, wynik 5-2 naprawdę, tak jak powiedziałeś, to mnie wiele zabrakło, bo te 2 porażki jednopunktowe były naprawdę minimalne, ale co chyba uderza najbardziej, to, że oni wreszcie wzięli dobrego człowieka, który podejmuje decyzje. Decyzje kadrowe oczywiście. Chodzi mi o Jamesa Jonesa, czyli byłego zawodnika m.in. Miami Heat. Gościa, który też był wielokrotnie krytykowany. Ja sam też biję się w pierś. Jechałem po nim jak po łysej kobyle momentami, patrząc na to, jakie decyzje podejmuje. Tymczasem mogę teraz odszczekać, mogę, nie wiem, odpukać gdzieś cokolwiek. Phoenix Suns rzeczywiście grają dobrą koszykówkę. Już abstrahując od wyniku, na nich się naprawdę miło wreszcie patrzy. To nie jest taka drużyna jak w poprzednim sezonie, że środkiem biegł niezadowolony DeAndre Ayton, który nie dostawał piłki. Devin Booker się wkurwiał, że nie musi tylko i wyłącznie cały czas nie tylko rzucać, ale też rozgrywać. A tymczasem dodali Saricia, dodali Rubio, dodali paru innych jeszcze zawodników. Jest trener, którego wyrwali tak naprawdę Lakersom, no bo przecież Monty Williams był na liście życzeń LeBrona i Roba Pelinki. Koniec końców trafił tutaj Monty Williams i fajnie to wszystko zostało poukładane. Ja myślę, że jak tak sobie w tej chwili patrzę, to ostatnim szkoleniowcem takim z prawdziwego zdarzenia w tej drużynie był chyba Mike D'Antoni, bo Alvin Gentry nie do końca to pasował, Hornacek miał jeden sezon tak naprawdę, a potem Earl Watson, Jay Triano i Igor Kokoszkow. Więc rzeczywiście wreszcie dobre ruchy, dobre decyzje kadrowe. No i tutaj jeszcze warto wspomnieć, bo to już rozmawialiśmy o Phoenix też przed tygodniem, no warto wspomnieć, że również ten Ubre Junior, który wyrasta na takiego naprawdę, bo Rubio to jest zadaniowiec, Rubio to jest gość, który kreuje zawodników, a Ubre naprawdę potrafi być efektowny, potrafi być skuteczny, potrafi przycisnąć w obronie, przede wszystkim widać fajna chemia. I po takich nie za bardzo udanych sezonach w ekipie z Waszyngtonu, no odnalazł się w Arizonie, a to naprawdę nie jest łatwe. To samo chciałbym podkreślić, jeśli chodzi o Ricka Rubio. Niełatwo w ostatnich latach odnajdywać się było w ekipie z Arizony.
Właśnie tutaj ci zawodnicy pokazują, że tam nie są zesłani jak na jakby koniec swoich karier, albo na jakby, nie wiem, można powiedzieć, że Rubio tak został potraktowany, wymieniony, oddany. Wiadomo, w momencie, kiedy do ekipy przychodził Mike Conley, było pewne, że no nie ma szans, aby była wciąż miejsce dla Rubio. I on tak odchodził, można powiedzieć, podziękowano mu bez wielkiego żalu, a tymczasem to Mike Conley w ekipie Jazz naprawdę gra straszny piach. A Ricky Rubio, no, pokazuje po raz kolejny, że ten mundial, na którym zdobył tytuł MVP, poprowadził Hiszpanów do wielkiego zwycięstwa. To nie był przypadek. No i też fajnie się dobudowują zawodnikami, którzy gdzieś tam w innych drużynach niekoniecznie się sprawdzali, bo Aaron Baines to zawsze był solidny wyrobnik, który pewnego poziomu nie przeskakiwał. Tymczasem po ostatnich 2 sezonach spędzonych w Bostonie, tutaj wreszcie dostał szansę, wykorzystuje ją ponad miarę. Drugi gość, który mi się od razu rzuca na myśl, Frank Kamiński, zawodnik przecież, który w Charlotte Hornets w poprzednim sezonie przez długie tygodnie czy nawet miesiące wypadał poza rotację. A tu jest chyba najwięcej grającym minut rezerwowym w tej chwili w drużynie. I gra naprawdę, naprawdę solidnie. Może te jego skuteczności nie są jakieś wybitne, bo w tej chwili patrzę 35% gry, 17% za 3, ale gość jest tak czy siak przydatny. Jak się zastanawiam, co się stanie, jak odpali trochę Dario Saric, jak do formy wróci Tyler Johnson. Są ci młodzi jeszcze, przecież Cameron Johnson wybrany w tegorocznym drafcie. Świetny obrońca, na którego mocno liczę w dalszej perspektywie, ten Michael Bridges, wybrany rok temu. Ta drużyna zaczyna mieć rzeczywiście przyszłość, bo jedynie Baines jest powyżej 30, Rubio ma 29, a tak wszyscy pozostali 21, 22, 24. Więc tu jest rzeczywiście materiał na to, żeby ta drużyna nie była tylko jednorazowym wystrzałem w tym sezonie, tak jak to miało miejsce parę lat temu za Hornaska, co wtedy świetny sezon grał, zdaje się, Dragić. I to może być wreszcie takie odbicie się, i wszystkie moje narzekania na właściciela Roberta Servera mogą pójść na bok. Co by było fajne, no bo kurde, sam zresztą wiesz, sam też gadaliśmy nieraz, czasy Barkleya, Adama Meyerli, Kevina Johnsona i innych gości z Phoenix z lat 90. chętnie byśmy sobie przypomnieli, jak grali o najwyższe trofea, nie? O nie, no bez dwóch zdań, jeszcze nie wspomniałeś tutaj, wiadomo, wymieniłeś wszystkich praktycznie plus świetnego w ostatnich dniach Bainesa, ale przypomnijmy, że właśnie Baines taki ma erupcję talentu, inaczej, erupcję świetnej formy, bo to jest dobry zawodnik, ale erupcję no pod sytuacji, kiedy zawieszony jest DeAndre Ayton, o którego się bili rok temu wszyscy, więc no to jest ten największy, to jest największy naprawdę pozytywne zaskoczenie tego sezonu i to już no nie pojedynczy mecz. Dokładnie. Dobra, to przejdźmy teraz, jeśli pozwolisz, do mojego topa. Bo ja dzisiaj mam przygotowane dwa, nie wiem, czy ty drugi sobie przygotowałeś, bo wcześniej mi pisałeś tylko jednym. Więc ja też zacznę od drużyny, którą też wszyscy skreślaliśmy. I dzisiaj w nocy wygrali czwarty mecz w sezonie, a trzeci z rzędu. Charlotte Hornets. Nie wiem, czy się przyglądałeś dobrze. Dzisiaj w ogóle Mike szedł sobie na dół, siedział na krzesełkach obok ławki i kibicował chłopakom w trakcie końcówki czwartej kwarty i dogrywki wygranej z Indiana Pacers. No i ci Hornets rzeczywiście wyglądają fajnie. Powiem ci szczerze, gdzieś tam z tyłu głowy mam wciąż, że oni koniec końców zjadą w dół. Natomiast na dzisiaj są oni jednymi z największych wygranych. Tak jak mówisz, że Phoenix Suns to największe pozytywne zaskoczenie na zachodzie, to dla mnie na wschodzie są to właśnie Charlotte Hornets. Świetny ten debiutant PJ Washington. Fajnie, charakternie pododawani są ci gracze, bo oni wszyscy są tacy hop do przodu, że oni chcą walczyć, chcą zabijać się o każdą piłkę, o każdą zbiórkę. A nie ma zawodników, którzy są już na dorobku, którzy jadą na nazwisku. Są wszyscy właśnie młodzi, chętni i trener też jest taki, więc to może być taka historia, która się sprawdzi. Oni mi trochę przypominają właśnie tym charakterem, tą chęcią walki Philadelphia 76ers z początku przebudowy. Jak tam pierwszy sezon był Joel Embiid w kadrze, ale jeszcze nie grał wtedy. Tam TJ McConnell, Michael Carter Williams, młody Nerlens Noel, paru tych graczy, oni właśnie tak na talencie, na ekscytacji, na takiej dobrej energii jechali w dobrą stronę. I chciałbym, żeby Charlotte Hornets podążyli w tym kierunku. Nie tęsknię w ogóle za Nikolasem Batumem, szczerze, po co on tam.
akurat jaki to zbieg okoliczności, dosłownie mówisz o Hornets, których post dosłownie odnośnie tej całej radochy, jaką kręcił na ławce kilkanaście godzin temu Michael Jordan, wrzuciłem na bazera, więc dokładnie analizowałem to, co się działo ostatniej nocy w Charlotte, no bo tak jak mówisz, no fajne słowa Terry'ego Rozier'a, który ja strasznie go lubiłem w tym sezonie, kiedy połamał się Hayward i Kyrie, to był mój chyba ulubiony taki kocur w Celtach, mimo że wszyscy tak naprawdę podniecaliśmy się dużo bardziej jeszcze tej Tumem, bo to debiutant, ale to właśnie on był takim najbardziej wojowniczym, on i Smart, zawodnikiem, który w tym sezonie, kiedy szli na wielki finał, dopiero 7 mecz przeciwko LeBronowi, pozbawił ich tych marzeń, ale ja strasznie życzyłem, żeby to on odszedł z Celtów, gdzie no jednak widać było, że dany Ench nie ma zamiaru wokół niego kreować, nie ma zamiaru mu zapłacić tyle, ile Rozier jest warty. Życzyłem sobie, żeby on trafił do jakiegoś mimo wszystko bardziej jeszcze takiego, no nie wiem, topowego zespołu, ale kiedy zobaczyłem, że trafił do Charlotte, no to w tym momencie pomyślałem, że to będzie jedyne nazwisko w tym sezonie, które będzie budziło jakieś pozytywne wrażenie, a tymczasem tak jak mówisz, no Jordan dzisiaj w takiej formie, nie wiem, czy Jordan nowy, który wiemy, lubi czasem dziabnąć, może coś tam dziabnął sobie z jakiejś tam łyskaczówki pod przed meczem, no ale tak jak on się dzisiaj cieszył, kiedy chłopaki odrobili te 19 punktów przeciwko Pacers i później te wyczyny młodych PJ Washingtona, czy szczególnie tego Grahama, tak? Z ławki. Tak, Devonta Graham. Tak, no cała hala dosłownie tam niczym w playoffach, mega radość i chociaż tak samo zgadzam się z tobą, że to jest mimo wszystko dalej, wydaje mi się, drużyna na maksymalnie 30 zwycięstw w sezonie, no to dzisiaj, kiedy wiele innych drużyn dużo bardziej utytułowanych albo w dużo teoretycznie silniejszym składzie możemy po nich się przejechać, no to tutaj sporo radości na wschodzie, młodzież Charlotte daje radę i taki z chłopców do bicia, o których według mnie również mieli to być chłopcy do bicia, no pokazują, że potrafią wygrać i w Minnesocie, i przeciwko Pacers, i tak naprawdę dwie porażki z silnymi ekipami z Lakers i Clippers, ale no życzę przede wszystkim no temu Terry'emu, Scary Terry i ta banda młodych, i tak jak powiedziałeś, no widać, że tutaj Nicolas Batum to już jest tak naprawdę cień tego zawodnika i to młodzież ciągnie ten skład. I to taka, no, taka anonimowa młodzież, bo nikt nie powie mi dzisiaj, że tacy zawodnicy właśnie jak Graham, czy na przykład Bacon, czy PJ Washington, to są zawodnicy, którzy ktokolwiek był w stanie wymienić ich z nazwiska, jeśli myślałeś o rotacji Hornets przed sezonem, więc no byle więcej takich wieczorów, kiedy roześmiane ducha do ucha Jordan na ławce przybija piątaki, no bo wyobraźcie sobie, co to dla tych chłopaków znaczy, kiedy jesteś debiutantem, masz drugoroczniakiem, grasz na poziomie NBA i jeszcze schodząc z parkietu na ławkę widzisz roześmianą mordę, uśmiechniętą od ucha do ucha Michaela Jordana, który ci przybija piątaka, to ja sobie nawet nie jestem w stanie tego wyobrazić, więc no go Hornets, go! Dobra, masz jeszcze drugiego topa? No dla mnie chyba też, no tutaj nie będę ukrywał, że takim dalej też topem, który no budzi we mnie ogromne wrażenie, to i to też kontynuacja początku sezonu, to jest Miami Heat, których dopiero spotkał pierwszy zimny prysznic kilkanaście godzin temu w Colorado, ale o nich już tak powiedzieliśmy wiele przed sezonem, w ostatnim podcaście, dlatego chyba drugi flop, no naprawdę jestem tutaj, podpisuję się rękoma i nogami, w bardzo szybkim czasie po tym takim ciosie na wątrobę z kolan po porażce z Clippers, 6 rzędu zwycięstw Lakers, to jedno. Chemia, jaka w tym zespole panuje, uśmiechnięta morda jak nigdy, albo przynajmniej, przepraszam, jak w ostatnich sezonach nie było to łatwe. Dwight Howarda, fantastyczna współpraca między LeBronem a Davisem, którego LeBron naprawdę próbuje kreować. Najpierw jego, zanim później siebie. Przepiękny, przefantastyczny, przekozacki, chory mecz przeciwko Dallas, jeśli chodzi o to, co tam się działo w tym meczu. Dzisiaj ponownie pogoń
ponad 20-punktowa strata, wsparcie z ławki, do tego kolejny show LeBrona na finiszu. No tak, trzeba poklaskać Lakersom, ponieważ będę trzymał się tego, że Clippersi to już był świetny zespół na koniec poprzedniego sezonu, do którego dołączyły dwie super gwiazdy. Lakersi to była drużyna, która na dobre dwa miesiące przed sezonem miała zakontraktowanych czterech zawodników i dopiero po decyzji Lenarda wszystko zaczęło się szybko zaczęło budować ten skład. I dzisiaj wsparcie w postaci czasami Greena, czasami Pope'a, czasami Howarda, dzisiaj Cooka między innymi, no i teraz uciekł mi ulubiony białasek z Caruso. Alex Caruso. Tak, Caruso i przede wszystkim to, jaki ogień ponownie w oczach ma LeBron James, jaki on jest napompowany. Pamiętajmy, ten wariat rozgrywa 17 sezon. Trzeci triple-double rzędu, takie rzeczy nie działy się od Magica Johnsona. No i ostatni punkt tego takiego pozytywnego zdania na temat gry Lakersów, no to już jest dobra obrona. Tak jak w zeszłym roku LeBron nie bronił tak w tych pierwszych meczach sezonu i meczach przedsezonowych przez cały poprzedni sezon. Powrót Kuzmy, który nie zachwiał rotacji w zespole, tylko też znalazł się na razie w tych początkowych meczach po kontuzji w roli rezerwowego. No, wszystko naprawdę wskazuje na to, że z meczu na mecz Lakers będą coraz silniejsi. No i tylko, no nic, tylko się grzecznie ukłonić po król, po prostu szybko przypomina, do kogo wciąż należy korona w tej lidze. No i niech to się dzieje, niech będzie po prostu bardzo ciekawie, jeśli chodzi między pojedynkiem Clippers i Lakers do końca tego sezonu. No powiem ci, trochę mi ukradłeś mojego topa, bo mój top też jest właśnie z Lakersa, tylko ja chciałem tak... Bo to jest taka rola prowadzącego, konkretnie... rozumiesz, zadajesz pytania, a później niestety musisz stanąć przed, wiesz, ja tak mam zawsze. Natomiast powiem ci, ja chciałem wyróżnić konkretnie Dwighta Howarda. Z tego względu, że gość już był skreślony tak naprawdę. Pamiętam, jak nawet Marcin Gortat się tak trochę nabijał z niego u Kamila Hanasa, mówiąc, że ja to bym nie poszedł na coś takiego jak Howard, że nie zaryzykowałbym swojej kariery, żeby podpisać kontrakt niegwarantowany, bo to nie to nazwisko, no trzeba się szanować i tak dalej. No Dwight Howard zaryzykował, no. Po pierwsze, niegwarantowany kontrakt, po drugie, wiadomo jaka jest jego historia z Lakersami, tak? Ten sezon kilka lat temu, który zupełnie nie wypalił, w którym Howard zawodził na całej linii, nie spełnił pokładanych w nim nadziei. No i teraz wraca w zupełnie innej roli, w roli, która tak naprawdę no, teoretycznie nie powinna mu pasować, no bo pamiętamy go zawsze jako tego gościa, który jest liderem drużyny, śmieszkiem na boisku, a tymczasem on wszedł w rolę zawodnika gdzieś tam z tyłu, typowego zadaniowca, który tak naprawdę ma bronić przede wszystkim, stawiać zasłony i pomagać reszcie drużyny, a wokół niego tak naprawdę nic się nie dzieje. Oczywiście on swoją defensywą, swoimi wsadami przypomina nas na jakiś czas o sobie. Natomiast wydaje mi się, że największy postęp, jaki zrobił Dwight Howard, to odbył się w jego głowie. I też czytałem dzisiaj taki materiał na Twitterze, był wrzucony, że Howard bardzo mocno przepracował off-season pod kątem biegania i pod kątem kondycyjnym. I on podobno w ogóle w tej chwili na meczach się nie męczy. To jest fantastyczną wiadomością dla Lakersów i takie mam wrażenie, że być może nawet, wiadomo, nie można nikomu życzyć źle, ani nawet nie mówię cieszyć się, ale mam wrażenie, że dla Lakersów lepiej, że jest u nich Howard, aniż miałby grać DeMarcus Cousins. Bo Cousins dałby więcej może w ataku, ale Howard daje ogromną różnicę w defensywie. I to jest to, czym na razie Lakersi wygrywają, bo tak jak powiedziałeś, oni są świetni w obronie. Teraz nawet nie patrzę w statystyki dokładne, ale oni na pewno są w czołówce, jeśli chodzi o tą efektywność defensywną. I tu Howarda naprawdę duża rola w tym wszystkim też jest. Także cieszę się, że się odradza taki zawodnik. Zresztą ja z racji też wieku, no bo obaj nie ukrywajmy, już jesteśmy grubo po 30, ja mam większy sentyment do gości starszych w lidze niż do młodszych, bo tych starszych łatwiej jest
wrzucić w jakąś szufladkę, powiedzieć, że Chris Paul to jest pieniacz, że Dwight Howard to jest dzieciak i oni tylko psują drużynę, więc najlepiej jakby ich rola malała, albo najlepiej, żeby wypadli z ligi, dali jej szansę młodym. No właśnie nie, fajnie, że tacy goście potrafią się odbudowywać, że Howard się odbudowuje, że odbudowuje się kolejny raz Derrick Rose, że Chris Paul też swoją szansę w Oklahomie jakoś tam wykorzystuje. I to jest taki pozytyw dla mnie z ostatniego, nawet nie tyle tygodnia, bo w przypadku Howarda to tak naprawdę od początku rozgrywek. No, słuchajcie, pamiętacie te zdjęcia, jak on się pojawił na Venice Beach w Los Angeles, porzucać z kibicami, no to żeśmy się wszyscy zesikali w sieci, patrząc, jaki jest wyżułowany, jak on jest zbudowany. No i tak naprawdę na podsumowanie tego, no mówimy o gościu, który jedyny w historii NBA ściągał trzykrotnie z rzędu nagrody dla najlepszego obrońcy, kiedy w takim razie można odbudować swoje ciało i faktycznie, tak jak mówisz, tutaj nie brakuje tlenu, no to widać na parkiecie. Poza tym no chłopak wracał do klubu, z którego wyleciał, można powiedzieć, tak jakbyś drugi raz do firmy, w której pracujesz, wracasz i w pierwszym roku byłeś nie tylko słaby, ale dodatkowo nie przynosiłeś wyników rodzinie, tej firmie, i nikt nie płakał, jak odszedłeś, a teraz dają ci drugą szansę, jeden na takiej zasadzie, że to przyjdź dla nas znowu pracować, dostaniesz taką najmniejszą wypłatę, tak się może wykażesz, to wtedy jak Fuksem się uda, no to będzie jak trzeba. No i za zamiennika kontuzjowanego Kazinsa gość przychodzi dzisiaj, naczelny gazety Magic Basketball na drugim końcu świata, w kraju o nazwie Polska, mówi o nim Summer Superlatywy. No, Dwight, masz to. Dobra, to teraz idziemy w te mniej przyjemne tematy. No to dajesz tego, co lubi flopować, co lubi się przewracać. No nie, no powiem ci szczerze. Bo wiem, kogo masz na myśli. Ja wiem, wiem, co tydzień będziesz o nim mówił negatywnie? Znaczy, mam nadzieję, że nie, no ale już nie wiem, czy słychać, że sapnąłem dwukrotnie do słuchawki, ponieważ słuchajcie, no ja rzadko, to nie tak, że lubię całować tyłki i być bezkrytyczny wobec tej ligi, ale no w 30-letniej swojej za chwilę, za dwa lata miał 30 lat, od kiedy nagrałem pierwszy VHS NBA i po prostu no czegoś takiego jeszcze nie widziałem na parkietach tej ligi. Jest to dla mnie naprawdę niełatwy temat, ale nie będę tutaj się, jak to się mówi, tłumaczył. No, mówię jak jest, bo za chwilę, jeżeli będzie inaczej, to również posypię głowę popiołem i powiem, że się myliłem, albo że zamknął mi, za przeproszeniem, przysłowiową mordę. Ale dalej nie jestem w stanie oglądać i wydaje mi się, że nikt nie jest w stanie tego oglądać i wydaje mi się, że jeszcze w tej chwili wszyscy komentatorzy ligi za oceanem już jeszcze się wstrzymują, ale już również im puszczają powoli hamulce i ten szacunek tak ogromny po prostu, jaki budził w ostatnich sezonach James Harden. Mam nadzieję, że to się wszystko zakończy, ale no na dzisiaj nie jestem w stanie oglądać gościa, który ma prawie więcej strat niż celnych rzutów. Gościa, który po prostu w obronie nie istnieje, nawet nie podejmuje próby obrony. Gościa, który się sam prawie zabił, łamiąc sobie szczękę piłką. Gościa, który ma wiecznie pretensje do wszystkich innych. Gościa, który rzuca od 15 do 20 punktów za 3, praktycznie nie patrząc w tym momencie w stronę jakiegokolwiek kolegi. I gościa, który ma skuteczność na poziomie 30% za 2, 20% za 3. I on dzisiaj jest królem strzelców, dzisiaj jest prowadzi w klasyfikacji na króla strzelców aktualnego sezonu. Dla mnie to jest absurd, dla mnie to jest coś po prostu, co naprawdę budzi we mnie negatywne wrażenia i życzę Hardenowi, ponieważ Houston jest mi bardzo bliskie, naprawdę życzę Hardenowi, całemu Houston, żeby to się odwróciło, ponieważ tego się po prostu nie da oglądać. Ja na dzisiaj nie mam zamiaru oglądać meczów Houston Rockets, ponieważ tegoś, to znaczy przynajmniej 40 minut dłużej przed telewizorem i po prostu jest to zaprzeczenie koszykówki, której ja osobiście nie jestem w stanie na dzisiaj oglądać. A dodatkowo jeszcze ten wczorajszy, po tym co zrobiło z nimi Miami, przypomnijmy sobie, tam było, nie wiem, 60 do 19 w pewnym momencie, dwóch MVP na parkiecie w jednej drużynie i tam jest 60 do 19, a po drugiej stronie jest Butler plus banda dzieciaków, to jedno. Ale później następnego dnia
kiedy ja widzę, że odpoczynek, ponieważ żadnej kontuzji nie było, odpoczynek dostaje Russell Westbrook, który w tym sezonie, przynajmniej na dzisiaj, wydaje mi się dwa razy lepszym zawodnikiem w Houston niż Harden, to Houston decyduje się dać odpocząć Westbrookowi, a Harden znowu wychodzi przeciwko Grizzlies i znowu oddaje 30 rzutów i rzuca 44 punkty. Houston się męczą, ale wygrywają ten mecz. Westbrook, odpoczynek, Westbrook, Giannis i LeBron to są zawodnicy w ostatnich sezonach, w całych swoich karierach, których jak mają usiąść na ławkę, to ich tam skręca od środka. To są zawodnicy, którzy nie potrzebują w odróżnieniu do niektórych gwiazd NBA jakichś odpoczynków, czy jak mają katar, zwolnienia albo L4. To są zawodnicy, którzy chcą grać. Ja mam takie wrażenie, że za ten mecz z Miami ukarano w jakikolwiek, ukarano może to za duże słowo, ale jakby chciano coś odmienić, to dlatego posadzono Westbrooka na ławce rezerwowych bez powodu, żeby Harden, co, bo Ford Harden przyszedł do D'Antoniego i powiedział, że ma focha i on chce jutro zagrać sam i on wybiegł i rzucił, będąc jeszcze gorszym zawodnikiem niż dwa razy niż Westbrook w ostatnich meczach. Przepraszam fani Houston, Harden, mam nadzieję, że sobie przypomnisz, co w tobie siedzi za demon, ale na dzisiaj po prostu ja nie jestem w stanie tego oglądać, tego zrozumieć i sorry, że może tak negatywnie, ale po prostu to jest dramat. Ja tu masz w 100% rację, ja się z tobą podpisuję się pod tym obiema rękami, nogami, czym tylko jeszcze się da, bo Harden rzeczywiście obrzydza koszykówkę. Tego się nie da oglądać, ja jestem ciekawy w ogóle jak tam go, ci, tym, którzy są z nim w zespole, chce się po prostu biegać do ataku, tak, bo prawdę powiedziawszy, okej, okay, środkowi jeszcze goście pod koszami mogą powalczyć o zbiórkę w ataku, ale reszta, po co taki McLemore ma biec do ataku, Eric Gordon czy ktokolwiek inny, jak tak naprawdę akcja skończy się na tym, że Harden przekozłuje przez linię środkową, pobawi się piłką pod nogami, a potem ciepnie trójkę z 10 metrów. No to nie ma w ogóle żadnego fanu dla nas, dla oglądających, nie ma fanu dla gości, którzy grają z nim w drużynie, więc mam wrażenie, że tam dojdzie do jakiejś wewnętrznej implozji w tej drużynie, to się wszystko rozpieprzy i może i dobrze by to było, bo mam wrażenie, że Houston Rockets wciąż gdzieś w głowach, część ludzi pracujących w tym klubie wciąż rozpamiętuje tą porażkę 4-3 z Golden State Warriors półtora roku temu. W finale konferencji, gdzie mieli 3-1, gdzie byli blisko awansu dalej, ale koniec końców nie udało im się przejść. Mam wrażenie, że oni to wciąż rozpamiętują i wciąż tym żyją, przez co nie potrafią zrobić kroku naprzód i spróbować jakoś inaczej się zbudować, bo mam wrażenie, że ta formuła z oddawaniem dziesiątek rzutów za 3 punkty na mecz się wyczerpuje, szczególnie w sytuacji, kiedy po prostu rzuty nie wpadają, no bo tak jak sam powiedziałeś, trzech gości, których rzuca może nie najwięcej, no ale prawie najwięcej. Harden 25%, Eric Gordon 23% i Russell Westbrook 25%. To są skuteczności tych trzech graczy za 3 punkty. Łącznie oni oddają 26 trójek co mecz. No to jest masakra. Znaczy, wiesz, masakra, to jest... bo to jest 26 rzutów, z których trafiasz powiedzmy co czwarty, czyli z 26 rzutów masz, czekaj, policzę teraz, 6 celnych. 18 punktów, no to odechciewa się. No i dodatkowo pamiętajmy jedną rzecz. To jest to wiadomo, że to się skończy. To Harden jest o niebo lepszy niż Harden, którego imitacja w tej chwili biega na parkietach w ciągu pierwszych. Imitacja, która jest jednocześnie najlepszym strzelcem tej ligi, ale dla mnie to jest imitacja. Wiadomo, że to się odmieni, wiadomo, że to jest kocur, wiadomo, że to jest zawodnik, który za chwilę naprawdę poprawi swoją skuteczność, ale nie wiem, jak kibice Houston, oprócz tego, co oni robią w ataku, są w stanie oglądać w tej chwili, co oni robią w obronie. Przecież za chwilę ekipa z Houston będzie traciła 140 punktów na mecz, a Harden dalej będzie miał jedynym lekarstwem na to oddać jeszcze 10 rzutów za 3 więcej, no bo jak tamci mają 140, no to nam się może uda 150. Tak, jak się udało, to przeciwko Waszyngtonowi. I po prostu boję się, że dni Mike'a D'Antoni są już na pewno policzone. Wydaje mi się, że tam już jest poszukiwanie nowego trenera i ja jestem o tym przekonany. Ale po prostu boję się, żeby Harden nie zaszufludkował się. Dobrze powiedziałem? Dobrze.
Jak nie, to przepraszam, ale słuchajcie, no boję się po prostu, żeby Harden nigdy nie został się takim zawodnikiem, jak nieraz oglądaliśmy w latach poprzednich. Wielka gwiazda, już teraz nie będę rzucał nazwiskami, żeby sobie każdy znalazł takiego zawodnika, ale po prostu byli zawodnicy w NBA, którzy mieli niesamowite wyniki, którzy mieli niesamowity potencjał, niesamowite osiągnięcia indywidualne, ale pod których po prostu nie dało się ustawić żadnego innego, bądź żadnych innych graczy, którzy by mogli z tym zawodnikiem dojść gdzieś daleko. Harden, najlepszy Harden, to nie jest Harden z czasów Oklahomy, kiedy był dzieckiem i poziom jego ego w porównaniu do tego ego, które oglądamy teraz, to był inny poziom. Harden, ten najlepszy, to był ten właśnie może sprzed 3 lat, kiedy on budował tą dobrą reputację i ogromne wyniki w Houston, zanim się pojawił Chris Paul, zanim się pojawił Russell Westbrook, ale teraz po prostu mam wrażenie, że James Harden, jego ego eksplodowało tak wysoko, że jemu już naprawdę będzie trudno odejść od tego stylu, który prezentuje, ponieważ naprawdę chciałbym pochwalić Russella Westbrooka, który widać, to jest tak jak czasami pokłócić się z żoną i wiesz, że i tak nie masz szansy, żeby z nią wygrać. No czasami tak jest, że nawet jeżeli, sorry kochanie, czasami nie masz racji, ale się po prostu wycofujesz, bo wiesz, że nie ma sensu. Prawda? Ale z żoną to nie jest, że czasami nie wygrasz. Nigdy z żoną no nie właśnie. Wygrasz. No właśnie. Ale tak cicho, no, tak. Nie słuchają. Tak, no to mi się wydaje, że Westbrook naprawdę, on się próbuje odnaleźć w tej nowej sytuacji i mam takie wrażenie, że to jest gość, który naprawdę krok do tyłu, kiedy Harden ma coś do powiedzenia albo Harden decyduje o wszystkim i za to szacun do Westbrooka, no ale naprawdę, naprawdę, no bardzo bym chciał, żebyśmy za tydzień, za dwa, za trzy powiedzieli, Bazer, pamiętasz, jak miałeś problem. Słuchajcie, ja nie mam z nim problemu, ja po prostu oceniamy to, co się dzieje, a jeżeli Harden się nie odbije od tego dna, jaki w tej chwili prezentuje, mimo że jest najlepszym strzelcem NBA, no to pojadą mu wszyscy i wtedy po prostu boję się, że to będzie sezon, gdzie naprawdę dramat, będzie gonił dramat w ekipie z Houston, ponieważ widać, że i ławka, i zawodnicy, i trener, no po prostu nie mają kompletnie pomysłu, jak to na razie na dzisiaj wszystko odmienić. Dobra, jedziemy dalej, bo rzeczywiście poszło mega pesymistycznie, ale w sumie nie ma się co dziwić. Jedźmy w takim razie, no jak przyszliśmy już do tematu flopów, ja sobie dzisiaj zrobiłem jednego flopa potrójnego tak naprawdę, bo trzech bohaterów, antybohaterów tak naprawdę pod to podpada. Panowie Wilson Chandler, DeAndre Ayton i John Collins, czyli trzech gości, którzy zostali złapani celowo mówię złapani, na pobieraniu jakichś środków napędzających hormon wzrostu i każdy z nich został zawieszony na 25 meczów. I tak się zastanawiam, czy w tym wypadku ten flop powinien być nie tylko w stosunku do tych zawodników, ale też do całej ligi NBA, bo tak się zastanawiam, szukałem informacji odnośnie tego, w jaki sposób zawodnicy są kontrolowani i z tego, co się dogrzebałem, to gracze NBA są uprzedzani o tym, że kontrola będzie ich dotyczyła, więc mogą się do tej kontroli przygotować, to jest raz. Dwa, podobno to, co zostało wykryte u Johna Collinsa, człowiek jest w stanie się tego pozbyć w ciągu 24 godzin, więc jeśli on wiedział z dobowym wyprzedzeniem, że będzie miał kontrolę, no to jest debilem po prostu, że nie pozbył się tego ze swojego ciała. I kolejny aspekt, który od razu mi wpada do głowy, jeżeli wszyscy są o tym uprzedzani, że będzie kontrola, to czy rzeczywiście wszyscy biorą? Nie wiem, co ty myślisz o tym. To znaczy, dla mnie przede wszystkim, wiecie, dla mnie przede wszystkim, tutaj ciężko to komentować. No, ja mam zawsze takie, może ciężko to zabrzmi po Hardenie, ale mam nadzieję, że tu nie zrozumiecie mnie, drodzy słuchacze, źle. Ja zawsze staram się wierzyć w dobro mimo wszystko i ja głęboko gdzieś tam jakaś mała cząstka mnie wierzy w to, że faktycznie przy dzisiejszych tak wiele zmieniających się specyfikach na rynku odżywek tego wszystkiego czasami jest sytuacja, kiedy faktycznie gdzieś tam jakieś odżytki są zabrudzone, jak to się mówi popularnie, jakimś dziwnym specyfikiem, ale ciężko mimo wszystko to uwierzyć na takim poziomie, kiedy
zarabiasz tyle pieniędzy, grasz w koszykówkę i wiesz, że w każdej chwili może cię to spotkać. Szczególnie, że z Aytonem było dodatkowo, pamiętajmy, że on został ukarany nie za środek, który znaleźli jakby ten pierwszy, który on wziął, tylko jego sprawa jest grubsza o tyle, że jego zawieszono za to, że wykryto w nim środek, który najprawdopodobniej ukrył ten pierwszy środek, który on wziął, bądź zapalił, bądź wciągnął, bądź cokolwiek to było, prawda? Więc no ręce opadają, no ręce opadają, opadają, no 25 meczów dla jednego, drugiego, akurat Phoenix wygląda na to, że trochę zadziałało na nich motywująco, ale Atlancie chociaż dzisiaj pokazali, że stracili Collinsa, za to wrócił Young, no i byli w stanie pokonać przecież silną ekipę Spurs, gdzie tam naprawdę Jabari Parker dzisiaj naprawdę zastąpił godnie Collinsa, ale no ręce opadają, no jak, nie wiem, Jalen Rose powiedział prosto, no są to oszuści, którzy złapano za rękę i teraz po prostu muszą za to odpowiedzieć, a liga nigdy nie będzie mniej surowa, ponieważ jeżeli sobie pozwoli na jakiekolwiek łagodzenie kary, no to może później być tego bardzo sporo. A gdzieś tam wyczytałem również na jakimś forum w jednej w grupie, gdzie jestem gdzieś w Stanach, że no czasami NBA jakby sobie wybiera za cel zawodników, których jakby mają jakieś tam, nie wiem, źle to powiedzieć, cyngi czy cyny, czy jakiekolwiek, ale jakieś tam drobne sygnały, że ten zawodnik nie prowadzi się tak jak trzeba i może tym razem po prostu mieli, ustrzelili dwukrotnie tych, których sobie tam za cel wybrali, no i to po prostu jest przykre, no ale wiecie, słuchajcie, no każdy z nas czasami wziął coś, czego później żałował, no i pamiętajmy, że to są dalej tylko młode chłopaki, które zarabiają kupę siana, które robią to, co kochają, i na kilkuset ich grających, no trafi się kilka zawsze takich, którzy no nie pójdą grzecznie spać i lubią się zabawić, lubią coś tam łyknąć lub po prostu no nie zachowywać się dokładnie tak jak trzeba. No szkoda, no przykre, no ale najważniejsze, że chłopaki się nie łamią, tylko no trochę baniek mniej i miejmy nadzieję, że to wpłynie na ich lepsze myślenie w przyszłości. Znaczy wiesz, ja rozumiem używki w stylu zapalić sobie coś, tak, czyli się zrelaksować po prostu, ale u Collinsa to jest jawny preparat wspomagający hormon wzrostu. Więc to jest jak dla mnie standardowy po prostu doping, taki jak stosował, nie wiem, Lance Armstrong chociażby w kolarstwie. Oczywiście to są inne środki, bo tam była erytropoetyna, która wspomagała produkcję czerwonych krwinek. Natomiast no, hormon wzrostu to jest hormon wzrostu, więc to jest dla mnie twardy doping, a nie to, co robił na przykład O.J. Mayo czy Michael Beasley, czyli popalanie trawki. Dlatego ja tu jestem bardzo, bardzo na nie. I była przecież w latach 80. taki okres w NBA, że NBA mocno walczyło z uzależnieniem zawodników od chyba kokainy, jeśli dobrze pamiętam wtedy. Śmierć Lena Biasa chociażby, uzależnienie takich graczy jak na przykład Orlando Woolridge, i paru jeszcze innych, chyba Kermit Washington, jak dobrze pamiętam. Więc wtedy NBA tą walkę wygrała, bo wytoczyła tą walkę wprost. Jeżeli te kary to jest wytoczenie oficjalnej walki właśnie zawodnikom i kwestią ich dopingu, to się cieszę, że taka walka się rozpoczęła, bo szczerze powiedziawszy, wolałbym oglądać trochę niżej skaczących zawodników, trochę wolniej biegających, ale za to zawodników zdrowych, a nie takich, którzy za 30 czy ileś lat po prostu padną na zawał czy na cokolwiek innego w związku z tym, co w tej chwili biorą, żeby wyżej skakać i szybciej biegać. To taki mój dzisiejszy apel. Słuchajcie, nikt nie lubi oszustów, apel. Nikt nie lubi oszustów, nikt nie lubi, kiedy ktoś ma inne reguły. No i chłopaki dosyć takie surowe kary wyłapali, ale mówię, no może tutaj liga już tak naprawdę nie wiemy o czymś, że chłopaki, że pewna grupa zawodników może jest w takim gdzieś tam cenzurowanym, podwyższonego ryzyka. No i chłopaków no przyłapali i chłopaki zapłacą za to sporą cenę, nie tylko wizerunkową, bo na pewno za tym idą jakieś tam również kontrakty i na pewno przede wszystkim to, że no 25 meczów to jest bardzo dużo. No to jest bardzo dużo. Zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to się dalej rozwinie. Czy pojawią się jeszcze jakiekolwiek inne nazwiska? Czy Collins i Aiton, bo to zapowiedzieli,
uda im się skrócić tą karę, bo oni walczą podobno o to, żeby ta kara została skrócona, więc jestem tu cholernie ciekawy, jak to się dalej potoczy. No i chciałbym, żeby się skończyło rzeczywiście na tych trzech czarnych owcach, ale to często jest tak, że te trzy czarne owce to jest tylko preludium do czegoś większego. Mam nadzieję, że się mylę i nie chciałbym rzeczywiście, żeby tak się, żeby dalej się jakieś nazwiska pokazywały w tej kwestii. Ale myślę też, że NBA niektóre rzeczy tuszuje, trzyma, bo z drugiej strony zawodnicy wyżej skaczący i szybciej biegający to też lepszy produkt, który NBA sprzedaje, więc to też trochę na rękę NBA by było, żeby oni po prostu byli lepszymi atletami. No widzisz. No czasami... ale to już w tym momencie, wiesz, też doszukuje się już trochę może teorii w tym wszystkim jakichś spiskowych. No ale wiesz, czasami dlatego słuchaj, czasami dobrze być takim grubaskiem z nadwagą jak ja i ty. Dziękuję. Że wtedy, wtedy po prostu nie grożą nam najczęściej żadne testy, ponieważ jedyne co mogą wykryć to jakiś tam zbyt duży cholesterol. Oj tak, to zdecydowanie. Dobra, jedziemy dalej. Ja mam jeszcze jednego flopa. Czy coś u ciebie się pojawiło? Bo jak gadaliśmy to wcześniej, to był tylko Harden. Masz nie, jeszcze no po Hardenie to ja już nic nie powiem, żeby nie było, że jestem negatywnie nastawiony do ukochanego sportu. Harden na razie u mnie jest top of the wystarczający. Dobra, top to ja muszę. Ja muszę niestety w takim razie jedną drużynę jeszcze skrytykować, bo mam wrażenie, że gdzieś się zatraciła zupełnie to, co, z czego słynęła w poprzednim sezonie. Orlando Magic, którzy jak dla mnie póki co grają zdecydowanie poniżej oczekiwań. Coś nie klika im zupełnie w ataku, bo oni są chyba jedyną drużyną, która jeszcze w tym sezonie ani razu nie rzuciła 100 punktów. Udało im się pokonać tylko Cleveland Cavaliers i New York Knicks, czyli drużyny, które mają być zająć ostatnie dwa miejsca w konferencji wschodniej. A tak to same porażki i to jeszcze dzisiaj kolejna z Oklahoma City Thunder. I teraz się tak zastanawiam. Steve Clifford wszędzie, znaczy Steve Clifford jak wchodził wcześniej do Charlotte Hornets, to też ten pierwszy sezon miał rzeczywiście świetny. Oni wtedy weszli do playoffów prowadzeni przez Ala Jeffersona. Zrobili wtedy niezłą walkę. Chyba 7 meczów się skończyło z Miami Heat. Ale drugi sezon był już zjazd. I czy zastanawiam się, czy w Orlando nie jest podobnie, że ten pierwszy rok rzeczywiście udało się fajnie zbudować, a czy teraz nie będzie problemu, bo oni też dzisiaj w nocy grają na wyjeździe z Dallas, więc za chwilę może się okazać, że ten bilans będzie 2-6, no i nie będzie wcale tak lekko, łatwo i przyjemnie. Tutaj, wiesz co, tutaj ciekawe, oprócz tego, że oczywiście to jest absolutnie prawda, że Orlando są na dzisiaj wielkim rozczarowaniem dla swoich kibiców, ale tutaj ja tak jakby nie bronię tej drużyny absolutnie, tylko przypominam sobie słowa coacha Clifforda z przedsezonowych, dosłownie tam 2 tygodnie przed rozpoczęciem sezonu, który oficjalnie wyszedł po treningu na konferencję prasową i stwierdził, że wyglądaliśmy dzisiaj, nie wiem czy pamiętasz, wyglądaliśmy dzisiaj tragicznie, wyglądaliśmy dzisiaj naprawdę słabo, a tam jest ogromnie wiele drużyn, które wyglądają pewnie na dzisiaj dużo lepiej niż my. I wydaje mi się, że jeżeli coach uczciwie powiedział to w tym momencie, w takim razie on zrozumiał szybko, patrząc chłopaków na treningach, że chłopaki po prostu może większość zawodników, przynajmniej kilku ważnych zawodników tej drużyny, źle przepracowało, a bądź kompletnie nie przepracowało okresu przygotowawczego przed sezonem. Może to był wynik diet, może to był wynik większego luzu, który chłopaki sobie pozwolili w przerwie międzysezonowej. I dzisiaj ja się nie zgodzę z jedną rzeczą. Nie mówię, że ty to powiedziałeś, ale ja nie uważam, że Magic dzisiaj grają złą obronę. Ja wydaje mi się, że obrona została tam dalej na wysokim poziomie i rzadko przeciwko Magic jesteś w stanie tam poszaleć powyżej 100 punktów, ale przede wszystkim absolutnie zgadzam się z tym, że jest to nie tylko poniżej oczekiwań, drużyna, która potrafiła zaskoczyć Raptors w pierwszym meczu playoffs tym buzzer beaterem.
Wtedy to był Augustin, ale dodatkowo po prostu brakuje w tej drużynie w tej chwili takiego lidera w ataku, jakim był w ostatnim sezonie Vucevic, który jest poniżej swojej aktualnej, takiej normalnej formy, ale tam dalej brakuje, oprócz brakowało w zeszłym roku i brakuje takiego po prostu ogniwa, takiego aktywnego gracza, który będzie naprawdę potrafił oddawać rzut nie tylko spod samego kosza, bo tam fizyczność jest w postaci i Vucevicia, i Gordona, i ten mój ulubieniec Jonathan Isaac. No niestety Mamba to jest cały czas 10% tego, co liczyliśmy, co z niego będzie, ale tam po prostu brakuje takiego gościa, który jak nie idzie spod kosza, będzie potrafił zabić z daleka. No, eksperymentują teraz z prowadzeniem Fulca do pierwszej piątki, ale no tak, no tutaj nic na tyle. No według mnie po prostu brakuje egzekucji, brakuje pomysłów w końcówkach, ponieważ Magic nie potrafią do końca rozgrywać w ostatnim czasie wyrównanych meczów w czwartej kwarcie, ale no ta obrona nie wygląda najgorzej, no ale no bez ataku bardzo ciężko wygrać w tej lidze, dlatego tak, jak najbardziej, no wszyscy wiemy, że w tej chwili Orlando szuka formy z poprzedniego sezonu. I mam wrażenie, że jeszcze trochę minie, zanim oni ją znajdą, bo chociażby Vucevic i Fournier to są przecież goście, którzy grali w Mistrzostwach Świata, więc oni są dodatkowo zmęczeni jeszcze tym sezonem, przygotowaniami do mistrzostw. Oni pierwszy raz od dawna też grali w ogóle w playoffach, więc po pierwsze już ten odpoczynek po sezonie był krótszy od te 2-3 tygodnie, które oni grali tą serię z Toronto Raptors. No po drugie wcześniej zaczęli przygotowania, bo z reprezentacjami się szykowali po prostu do mistrzów, więc u nich zmęczenie też na pewno jest większe. To też widać chociażby po Nikoli Jokiciu, że on też nie jest jeszcze taki świeży, jak mógłby być, więc to być może po prostu panowie dojdą do najlepszej dyspozycji graniem. To jest to, co dzisiaj powiedział Doc Rivers, że oni jako Clippersi load management będą stosować na treningach, że zawodnicy będą po prostu mieli odpuszczane treningi, a nie będą mieli odpuszczanych meczów. Być może w ten sam sposób powinni podejść do tego Orlando Magic i dać po prostu Vucevicowi i Fournierowi wrócić do normalnej dyspozycji, bo na razie to rzeczywiście w ataku wygląda źle. No i pamiętajmy, że w zeszłym roku też dopiero Orlando Magic tak naprawdę rozwinęli skrzydła od 31 stycznia, będąc jedną z trzech najlepszych drużyn w końcówce sezonu, dlatego no miejmy nadzieję, że tam będzie lepiej. No ja jestem akurat dobrej myśli, jeśli chodzi. Myślę, że wydaje, że na wschód wystarczy, kiedy po prostu przyjdzie lepsza egzekucja w ataku, bo obrona tam jest, przynajmniej to jest moje zdanie. Tak jest. Dobra, dzięki Mariusz za dzisiaj. Na tym zamykamy ten podcast. Słyszymy się oczywiście za tydzień w kolejnym odcinku. Dzięki bardzo. Tak jest, dzięki serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki i do usłyszenia. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.